łatwa decyzja. Choroba wieś postępowała szybko. Widzieliśmy, że należy jej jak najszybciej pomóc, wesprzeć. Mój brat Przemek i jego żona Ania, to oni dotarli pierwsi do hospicjum i w sumie dzięki ich działaniom nasza siostra znalazła tam schronienie. I to był najlepszy wybór. Siostry się bały. Ja mówię, proszę naprawdę, nie bójcie się. Ja mówię, macie ze mną rozmawiać o wszystkim, tak? Mm-hmm. Ja mówię, ja się zgadzam, pełną akceptację daję. Ja mówię, pakujcie, jedziemy. Dla nas to było jakąś nowością, tak? Mm-hmm. Pomimo, że w tym internecie jednak się podglądało to mm-hmm. miejsce, to wnętrze i tak dalej. Czasami tak, pomimo tego, że my coś widzimy, ale to jest przekaz, tak? Mm-hmm. To ten przekaz niekoniecznie jest zawsze taki rzeczywisty. I to zderzenie wczoraj z rzeczywistością pokazało, że tu nie ma numeru statystycznego. Tu jest pani Wiesia. Jest pani Wiesia, tak. Mhm. I że jej dobro jest najważniejsze. Że ona się liczy. To ta możliwość wyboru jedzenia, tak? Ta mhm. ilość. No, Jezu. Różnorodność. To my to mówimy, że to jest jej czas tutaj. Dziewczyny przy mnie skaczą. Nogi mi podnoszą. Pomagają na swój sposób wszystko. Przepiękne miejsce. Czuję się jak cesarzowa. Hospicyjny żonkil symbolizuje kruchość życia, a jego żółty kolor jest kolorem nadziei. Dla mnie jest on jeszcze czymś więcej, czymś bardziej osobistym. Zawsze będę go kojarzyła z polami nadziei i z cebulkami, właśnie tutaj zasadzonymi przez Wiesię, która tak bardzo chciała w tej akcji uczestniczyć. Ale na to, co tu się dzieje, to się składają te niebieskie koszulki, żółte koszulki, tak? Te biegające dzieciaki, które tutaj mhm. nawet wczoraj sadziły te żonkile. I powiem, te żonkile, które my w różnych miejscach widziałyśmy, bo i do Bolszewa też dotarły, to mhm. ta akcja powinna trwać, tak? Zresztą chyba podaj dalej, to jest najlepsze. Ja myślę. Pewnego dnia Wiesia zapytała: a co jeśli nie doczekam się zimy tego roku i nie zobaczę już pierwszych płatków śniegu? Po jakimś czasie kończąca swój nocny dyżur pielęgniarka zauważyła, że za oknem pruszy śnieg. Przypomniała sobie tamtą rozmowę i w sumie już za chwilę układała białe płatki w ciepłych dłoniach mojej siostry. Jeszcze zdążyła się nimi nacieszyć. To był jej czas, naprawdę jej czas, który wykorzystała w sumie możliwie najlepiej. To był też nasz czas, niezapomniane chwile szczęścia, ostatnie wspólne chwile. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił. Podaj dalej po prostu zadziałało. Myślę, że właśnie w ten sposób spełniam też życzenie Wiesi i kontynuuję to, co ona chciałaby zrobić. Z wielką radością założyłam żółtą koszulkę wolontariusza puckiego hospicjum.